Witam Państwa serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest prezes siatkarzy Agencji Inwestycyjnej Stilon, Krzysztof Gierczyński. Witam Panie Prezesie. Dzień dobry, witam wszystkich. Po wielu latach na siatkarskiej mapie w drugiej lidze Stilon. Jak do tego doszło? Krótko, bo to pewnie dłuższa historia. Tak, zamiary już były kilka lat temu, natomiast w tym roku udało się dopiąć i organizacyjnie, i finansowo, dzięki sponsorom i ludziom, którzy mocno uwierzyli w to, że jest szansa na to, żeby odbudować te tradycje siatkarskie w Gorzowie pod szyldem Stilonu. Udało nam się to zrobić. Jesteśmy w trakcie pierwszego sezonu po wielu latach. Skończyła się runda zasadnicza. Gramy dalej, co jest olbrzymim sukcesem chłopców, zawodników, sztabu trenerskiego i wszystkich tych, którzy działają i pracują na rzecz klubu. Prezesie, o tym jeszcze powiemy, natomiast dostaliście dziką kartę w drugiej lidze. Nie chcieliście tracić roku na przebijanie się z trzeciej ligi? Była możliwość rozegrania w tym sezonie od razu. Dostaliśmy dosyć późno zielone światło na to, żeby grać w drugiej lidze i zbudować zespół, bo wiadomo, trzeba mieć ludzi, zawodników. To już inna śpiewka, prawda? Udało się to zrobić. Widać, że z dobrym skutkiem, bo walczymy dalej. Jesteśmy dalej w grze. No właśnie, czwarte miejsce po zasadniczej rundzie. Wygraliście z Aniołami Tornu w ostatnim meczu 3-0. Czwarte miejsce. Gracie play-off z Aniołami. Anioły są faworytem, ale faworyci, jak pan doskonale wie swojej kariery i w ogóle kibice to wiedzą, nie zawsze wygrywają. Dokładnie. Wszystko zaczyna się od nowa. Jest czysta karta. Skończyła się runda zasadnicza. Ostatni mecz graliśmy z liderem Toruniem, który chyba przegrał dwa mecze w ciągu całych rozgrywek. Ten drugi z nami. Wydaje mi się, że Toruń, który był pewny grania z pierwszego miejsca, bo ma 10 punktów przewagi nad drugim zespołem, także był pewny już w zasadzie miesiąc temu, że będzie grał play-offy. Być może tą końcówkę rundy zasadniczej mocniej przycisnął na treningach, nie mieli takiej świeżości. My natomiast do ostatniego meczu walczyliśmy o ten awans. Nie jest to na tą chwilę ważne. Tak jak powiedziałem, zaczyna się wszystko od zera, także pokazaliśmy, że jesteśmy w stanie wygrać z Toruniem i mam nadzieję, że ta walka będzie zacięta i do ostatniej piłki i że to my awansujemy do finału. Czyli bez napinki, ale gracie po prostu. Tak, w tym pierwszym sezonie chcieliśmy okrzepnąć w tej drugiej lidze. Pokazać się. Aha. Jeżeli się nadarzy okazja awansować do play-offów. I na przestrzeni tych kilku miesięcy, bo zaczęliśmy w październiku, wykrystalizowała się fajna drużyna, fajny zespół. Były rotacje i trenera, i zawodników. Natomiast cały czas był ten klimat i wszyscy pchali wózek w jedną stronę. Także uważam, że w pierwszym sezonie to jest duży sukces. No właśnie, wasze pojawienie się na szczeblu centralnym zbiegło się z nową halą w Gorzowie. No i pierwszy mecz wasz w tej nowej hali ze Stoczniowcem bodajże. 3,5 tysiąca ludzi na drugiej lidze siatkówki. To jakiś rekord polski będzie? Chyba tak, prawda? Natomiast fajnie, bo widać, że jest zapotrzebowanie, jednak Gorzów i tradycje siatkarskie w Gorzowie są duże, tak? Stilon, który grał na Czereśniowej, dużo kibiców pamięta, były klub, były zawodników, jest potencjał, można go zagospodarować, natomiast też trzeba powiedzieć otwarcie, że te tłumy na tym pierwszym meczu były takim efektem też nowej hali. Hala była otwarta chyba w połowie grudnia, myśmy grali na początku stycznia, także każdy chciał zobaczyć halę. Dla nas było to super, bo ogromna promocja też klubu i siatkówki w Gorzowie. Prezesie, wasza Stilon dzisiejszy, Agencja Inwestycyjna Stilon, to nie tylko pierwsza drużyna, prawda? Ile macie zespołów? Czy staracie się stworzyć tą piramidę siatkarską, która w każdym klubie powinna być właściwie, nie? Szkolenie od najmłodszych do najstarszych. Jak to wygląda u was? Dokładnie. No, bazą naszego klubu, bo występujemy pod nazwą Klub Siatkarski Atak Gorzów. A tak, no bo to z ataku się wywodziło, prawda? Tak. Cały ten pomysł. I na bazie Klubu Siatkarskiego Atak występujemy w drugiej lidze pod nazwą Stilon. No bo wiadomo, tradycja, jest druga liga, magia nazwy. Tak. Natomiast bazą jest klub młodzieżowy i mamy około
A to się tam zmienia, no, około między tam 80 a 90, 100 dzieci we wszystkich kategoriach, od pierwszej klasy szkoły podstawowej do w zasadzie do juniora, do seniora, bo ja też w tym sezonie prowadziłem w trzeciej lidze tutaj lubuskiej zespół seniorski, ale oparty w zasadzie na był na kadetach i oczywiście na juniorach, bo chciałem, żeby ta młodzież miała się gdzie ogrywać. Możemy się pochwalić, bo już jest kilka lat klub na mapie sportowej Gorzowa i naszego województwa, że już odnosimy pierwsze sukcesy, bo w juniorze, w lubuskiej lidze juniora mamy brązowy medal, w młodziku we współpracy z GZS-em mamy złoty medal, młodziczki mamy brązowy medal w tym roku, także są sukcesy i chłopców, i dziewcząt, i wydaje mi się, że obraliśmy dobry kierunek, bo jest dzieci coraz więcej, jest dużo satysfakcji i są już też medale. No i ta podstawa jest, prawda, bo to jest podstawa, żeby szkolić młodzież, swoich ludzi tutaj z miasta, z Gorzowa, z okolicy. Dokładnie. Zdajemy sobie też sprawę z tego, że mając im silniejszy klub seniorski, tym łatwiej też będzie pozyskać tą młodzież. Do siatkówki niewiele trzeba, bo jeżeli nie mam hali, to nawet jadąc na wakacje między drzewami mogę rozwiesić tasiemkę i mogę pograć. To jest sport ogólnie dostępny, tani. Można pograć na plaży, można pograć na trzepaku się kiedyś grało, także tak. Nie jest to sport ekskluzywny, nie potrzeba toru wyścigowego czy specjalnych rzeczy, także jest to dla wszystkich masowy i ta polityka, żeby mieć klub jak najwyżej, wiemy, że to ściągnie do nas rzesze młodych dzieci, a o to chodzi, żeby ta młodzież w tych czasach była aktywna. I żeby młody człowiek miał perspektywę, że jak będzie dobry, to zagra gdzieś w wyższej lidze, a nie będzie musiał szukać miejsca tak wielu zawodników, na przykład i pan również kiedyś w młodości, prawda? No, trzeba było odejść, szukać czegoś innego, ponieważ w rodzinnym mieście jest po prostu... Chcielibyśmy, żeby wychowankowie naszego klubu zasilali klub topowy, najwyższy, natomiast zdajemy sobie sprawę, że patrząc nawet na zespoły plusligowe czy pierwszoligowe, że trzeba podpierać się jednak zawodnikami z zewnątrz, ale chcielibyśmy, żeby zawsze co roku jakiś tam jeden czy drugi rodzynek zasilali te zespoły ligowe z najwyższego szczebla. Żeby była mieszanka, a nie armia zaciężna, prawda, tak mówią. Dokładnie, no chcielibyśmy to opierać, ale to tak, szczerze mówiąc, to każdy klub chciałby opierać na wychowankach, a nie zawsze to się udaje. No, dokładnie. No, widać po zespołach plusligowych, że ściągają zawodników polskich z zewnątrz i również zagranicznych z całego świata. No bo trenerzy mówią tak, albo walczymy o utrzymanie, albo o awans, więc no, młodzi czasami mają problem. Prezesie, krążyły plotki po świadku sportowym, że jest jakiś pomysł, że macie się połączyć z Kuprum Lubin, że to Ekstraliga ewentualnie. Niech pan to rozwieje, bo albo powie, że tak coś, że to było coś na rzeczy. Czy to tylko plotki? Powiem tak, raczej plotki. Raczej, czyli coś tam? Być może były prowadzone jakieś rozmowy, aczkolwiek nie przeze mnie, gdzieś tam kuluarowe. Klub z Lubina, z tego co wiem, może mieć problemy finansowe i nie ma tam rzeszy kibiców, która chodzi. Tam piłka i ręczna raczej. Tak, tam chyba mają 5 zespołów w najwyższych klasach rozrywkowej. Natomiast uważam, że nie do końca byłby to dobry pomysł. Lepiej odczekać te kilka sezonów i normalnie sportowo wejść, niż tak właśnie przeskoczyć, bo wiem, że to się tak, jak szybko się może zacząć, tak szybko się może skończyć. Czyli planów, prezesie, dzikiej karty na pierwszą ligę nie macie? Na tą chwilę nie. Dodatkowo jeszcze ważny aspekt, że w przyszłym sezonie plusligowym, bo mówimy o Lubinie, zespole plusligowym, spadają w przyszłym sezonie chyba 3 zespoły. Czyli zmiana jest... Także że nawet gdyby była taka opcja, możliwość, to trzeba by zbudować zespół, który mógłby się utrzymać. A na to są potrzebne ogromne pieniądze, a nie żeby wziąć zespół, za rok spaść i później... A z kolei wziąć zespół i wyłożyć pieniądze, żeby się utrzymać, to trzeba myśleć o kolejnych sezonach, a nie tylko o 2-3, żeby 2-3 sezony zaistnieć w plus lidze i później spaść. Ale prezesie, nie uwierzę i nie uwierzą kibice, że nie macie w planach
no, z czegoś, zrobienia kroku sportowego, kroku do pierwszej ligi. Uważam osobiście, że w Gorzowie takim musikiem jest, żeby był ten zespół w pierwszej lidze. Przynajmniej. Ekstraklasa plus liga to jest jeszcze jakby marzenie. Natomiast oczywiście trzeba marzyć i spełniać te marzenia. Dokładnie. Na pierwszą ligę uważam, że to jest taki musik i po kilku sezonach pierwszoligowych można byłoby skoczyć wyżej, próbować wyżej. Natomiast tą pierwszą ligę musimy zrobić, to na pewno. Co ciekawe i interesujące, skupiliście wokół siebie kilku zawodników byłych. W wielu klubach były narzekania, że byli zawodnicy często się nie włączają, gdzieś tam są z boku, a u was jest inaczej, prawda? Taką macie grupę, no, ludzi, którzy są związani siatkówką, sercem, duszą i całym życiem właściwie. No tak, po latach posłuchy tutaj, jeśli chodzi o siatkówkę w Gorzowie i każdy nam dobrze życzy. I, no właśnie, to jest ważne. Działamy, staramy się, bardzo duży wkład ma tutaj Radek Maciejewicz, były zawodnik przecież. Tak, oczywiście. W zasadzie on odpowiada tutaj jest na tym odcinku drugoligowym, ja bardziej skupiam się na tu pracy z młodzieżą. I wszyscy życzą nam dobrze i nie wierzę, żeby ktoś tam nam podkładał haka czy kopał dołki pod nami, bo to jest dobre dla całej tu społeczności siatkarskiej w Gorzowie, a jest ona... A i również w województwie. A również województwa, a jest ona dosyć spora. Panie prezesie, jak na koniec, zaczynał pan karierę w Gubinie, potem była bardzo dobra, bardzo bogata kariera reprezentacyjna, kadrowa, no i co, z siatkówką całe życie, prawda? Od tego się nie można uciec, prawda? No tak, zaczynałem tu w szkole podstawowej, teraz te dzieci, które też teraz prowadzę na treningach, mniej więcej ja byłem w tym samym wieku, byłem tak, jak zacząłem trenować. Całe życie przy tym, jeżeli nie bezpośrednio, tak jak, bo oprócz tego, że jestem prezesem w klubie, to również prowadzę dzieci, trenuję. Także oprócz tego, że tu z nimi jestem, pracuję, żyję cały czas, a wcześniej nawet jak nie pracowałem, a byłem prezesem, cały czas gdzieś na bieżąco człowiek śledził, oglądał, także i chciał, żeby w Gorzowie coś było. Prezesie, i na koniec, czego życzyć prezesowi klubu i pana kolegom? No, spełnienia założeń. No dokładnie, założeń, które zakładamy sobie przed sezonem i żeby ten klub się rozwijał tak dalej dobrze, jak się rozwija. Czyli idźcie cały czas w górę. Żeby iść cały czas do góry. Prezesie, bardzo dziękuję. Dziękuję.